dochodzą do mnie informacje. Bezpieka nawet mi przysłała człowieka 3 lata, może 4 lata temu, który zadał mi pytanie, czy jestem pewna, że to była śmierć naturalna. Oczywiście, że nie jestem pewna, wręcz odwrotnie, raczej jestem pewna. Nie dożył emerytury, zginął na służbie. Bohater pracy, zakłady chemiczne Blachownia, Huta Katowice i na końcu koksownia Zdzierzowice, największa koksownia w Polsce, pracująca pod Hutę Katowice, na Opolszczyźnie, Zdzierzowice. I wyobraźcie sobie Państwo, że moja mama chciała zamówić mszę dzisiaj o 7, w 6:30, a niestety w parafii świętego Mikołaja w Kędzierzynie okazało się, że nie ma miejsca dla mojego taty na intencję mszy. Bo podobno przyszła staruszka za późno, z laseczką. To jest miasto królewskie, Pierzchnica, koło Kielc, gdzie wychowywał się mój tata w czasie II wojny światowej. Tam spędził później także dzieciństwo. Miasto królewskie z XII wieku, któremu niestety później odebrano prawa miejskie. I obecnie jest to zapomniana wioska w Świętokrzyskiem. Z tej wioski wychowywał się w niej również mój stryjeczny brat mojego ojca, który postawił we Wrocławiu największy w Polsce most, Millennium, Zygmunt Andrejas, budowniczy tego mostu. I na moim fanpage polityk Beata Andrejas zamieściłam informację na ten temat, że właśnie Zygmunt Andrejas i Witold Andrejas wychowywali się w Pierzchnicy. Bracia stryjeczni Witold Andrejas, mój ojciec, utalentowany chemik, mistrz zmiany w zakładach chemicznych Blachownia, Kędzierzyn, Huta Katowice, Koksownia, Cieszowice i Zygmunt Andrejas, dyrektor budowy największego w Polsce mostu Millennium na Odrze we Wrocławiu. Ale powróćmy do Wrocławia, bo